Dashbur, koleżanki i koledzy. Dashbur. 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 Jesteśmy ponownie w gospodarstwie, w leśniczówce u naszego przyjaciela Zdzisia Korzekwy. Czas jest przepiękny, bo przedświąteczny. Dzisiaj środa, w piątek Wigilia. Spotykamy się nieprzypadkowo, bo jakiś czas temu rozmawialiśmy tutaj z naszymi przyjaciółmi na temat i kuchni, zresztą widzieliście pokazy dotyczące dziczyzny, konserw, nie tylko konserw, pieczenia, ale teraz spotykamy się po to, żeby pokazać, jak zrobić dobrą rybę, rybę wędzoną, ale to już oddaję głos tutaj naszemu przyjacielowi Zdzisiu Korzekwa, ale przedstaw jeszcze kolegów. Kolega z koła, Tomasz Niewiadomski i kolega Karol Pąklak. Witam. Którego już też znacie, także oddaję głos. Dzisiaj będziemy mieli więcej pomocników, dlatego że mamy dość sporo tej ryby do wędzenia, ale tak pokrótce chciałem tylko powiedzieć, że no ryba jest takim symbolem naszych świąt, można powiedzieć. Jest to nieodzowne danie na stole wigilijnym i chcieliśmy dzisiaj zaprezentować, jak sprawić tą rybę, jak ją zabić. Czyli cały proces. Jak ją, oczywiście, od początku do końca, czyli od momentu wyjęcia żywej ryby z pojemnika, aż do podania na stole. Także ten program poświęcamy dzisiaj rybom. Będziemy robić 4 gatunki, specjalnie, żeby pokazać, jak się wędzi różne gatunki, no bo wiadomo, mamy cały spektrum, jeśli chodzi o ryby. Pogoda nam dzisiaj dopisuje, tak jak powiedział kolega Tadziu, z tym, że no mamy w tej chwili minus 6. Musimy się sprężać, bo po prostu ryba nam marznie w trakcie pracy. Powiedz, jakie gatunki ryb będziemy mieli? Czyli mamy do dyspozycji. Dzisiaj robimy karpia, pstrąga, jesiotra i płaty z łososia. Także no, będzie to taka ciekawostka, bo można powiedzieć, że każdą rybę robi się, można powiedzieć, ciur inaczej, albo są tam takie jakieś kruczki, gdzie no, trzeba to wykorzystać, żeby po prostu tą rybę prawidłowo uwędzić i żeby nam nie spadła z haczyka, bo tu jest cała sztuka. Co niektórzy próbowali wędzić, nie wychodziło, bo po prostu źle się do tego wzięli. Pokażemy, jak od podstaw się to robi. Czyli zapraszam. Od A do Z. Od A do Z. Słuchajcie, a to jeszcze, ja tu jeszcze wspomnę i podziękuję kolegom, bo myśmy już trochę tych programów zrealizowali. To jest naprawdę, to jest bezcenne to, co koledzy pokazują. Bo wielu z nas gdzieś tam czytało, słyszało, ale tak naprawdę nie wie, jak te rzeczy robić, bo diabeł tkwi jak zwykle gdzieś już w szczegółach. Tak, ja też chciałbym podziękować tym wszystkim, którzy pod poprzednimi filmami wyrazili swoje opinie. Chciałbym podziękować tym wszystkim za pozytywne. Oczywiście dziękuję też tym za te negatywne, bo no zawsze no nie każdemu musi się to podobać, co robimy, ale zabrali w tej sprawie głos, każdy ma prawo swojego zdania. Słuchaj, prawda? Ale warto to robić, bo jednak wielu naszym kolegom, koleżankom też to pomaga. To znaczy, wiesz, to co wy pokazujecie, ich jakby inspiruje też do, sami zaczynają robić, bo wielu nie ma pojęcia, naprawdę. Tadziu, powiem ci tak, wczoraj miałem 3 telefony z Polski, gdzie koledzy mi się wypytali jakieś tam szczególiki dotyczące smażenia, pieczenia i tak dalej. No ja to odbieram z wielką satysfakcją, bo to znaczy, że się ludzie interesują. A to dzięki tobie, że poświęcasz tyle czasu na myśliwym, prawda? Nie, słuchaj, ja zawsze mówię i powtórzę jeszcze raz, dzięki nam. Ja sam nigdy nic nie zrobię. Także to jest wszystko dzięki nam, koledzy, jak tu jesteście. No przemawia przez siebie dzisiaj wrodzona skromność. Tak. Skromnym człowiekiem. Ale słuchaj, powiemy jeszcze tylko jedną rzecz. Chcemy pokazać, znaczy wy chcecie pokazać, jak chcesz filmować. Tak jak mówiliśmy, od A do Z. I to, jeżeli zobaczycie, jak się kroi rybę, nawet jak się ją ogłusza, to nie jest żadna ekscytacja śmiercią, tylko to jest natura. To jest bo natura, myśmy to jest... zapomnieli już, że te zwierzęta, ktoś je musi no, pozbawić życia, żeby można je było zjeść. Bo dla wielu to w tej chwili zwierzę nie jest żywe, tylko jest po prostu już na półeczce w biedroneczce. Przysłowiowy kotlet schabowy też kiedyś żył, prawda? Zgadza się. No, i to jest naturalna rzecz, także to trzeba zrozumieć. A żeby zrozumieć, jak danie jest jakby tworzone, więc trzeba zacząć od początku. Skąd się to mięso, ten filet bierze. Oczywiście. I to chcemy wszystko pokazać, także co? Do roboty. Zapraszamy. Moi drodzy, przystępujemy do sprawiania ryb. Zajmiemy się w tej chwili pstrągami. Pstrągi były już martwe, uśpione przez sprzedającego. Bardzo dobre narzędzie, kupione gdzieś tam przy okazji bytności nad morzem, do skrobania.
chociaż są dwie szkoły. Jedna mówi, że pstrąga można wędzić z łuską, natomiast my robimy go bez łuski. Wychodzi bardzo, bardzo fajnie. O, jest rybka już zrobiona, także próbanie pstrąga to jest bardzo prosta czynność. Kwestia tylko narzędzia. Moi drodzy, bardzo ważna rzecz. Fantastyczne, no mamy minus 6. Ocieplane, gumowane rękawice. Ryba jest śliska. To nam pomaga, prawda, w obróbce. Oczywiście pstrąga wędzimy całego z głową i płetwami. Z racji tego, że bardzo ładnie estetycznie to wygląda. No ale jak to woli, jak ktoś tam nie lubi, może z tym, że głowa przy pstrągu pomaga nam potem w wędzarni, bo mamy gwarancję, że ta ryba nam po zawieszeniu już na drążku nie spadnie. I to jest bardzo ważna rzecz. Pstrąga mamy sprawionego, znaczy odskrobanego. Przystępujemy do patroszenia. I teraz też jest taka metoda. Jedną skrzelę podwijamy z jednej strony. Przecinamy wzdłuż podbrzusza. O, ona, ta rybka nam się otworzy. Pstrąg ma taką farbę, przy kręgosłupie musimy to nożem zeskrobać. To jest to samo u niektórych gatunków ryb. Krew jest trująca i to też trzeba wiedzieć, brzana powiedzmy. I to jest ryba przygotowana już. O, to co mówiłem, z jednej strony otwieramy rybę. Ładnie wyczyścili żeśmy. I ta już jest gotowa do mycia. Pstrąga już mamy. Następny gatunek, przepiękna ryba, można powiedzieć, taki ryba mamut, bo to jest bardzo stary gatunek, niesamowicie smaczne mięso. Moi drodzy, teraz idziemy do beczki, odwołamy karpia. Fantastyczne karpie z miejscowości Malec od naszego kolegi Michała Włócickiego. No w ogóle tamte tereny słyną z dobrej ryby. No to teraz bierzemy pierwszą sztukę. Tutaj mamy 100 kg tego karpia. Dwa tygodnie przed dzisiejszym spotkaniem ryba była przywieziona. Chodzi o to, że karp pochodzi z różnych stawów. Najsmaczniejszy jest, jeśli tą wodę kilkakrotnie wymienimy, prawda? Przepiękny karp królewski naszej lustrzeń. Żeby nam nie spadł, nosimy go za skrzela. Drodzy Państwo, pokażemy teraz jedną rzecz. Nie kładź na tym, daj miseczkę. Wytarujemy. Zobaczymy, ile sobie to poczekaj. Okej. Jest. Karp już jest ogłuszony. Waży 4,10. Moi drodzy, wędzona ryba jest bardzo droga. I skąd się to bierze? I żeby teraz pokazać, skąd się to bierze, dlatego żeśmy go zważyli. Ten karp będzie oddzielnie sprawiony, na oddzielnym drążku wędzony. Zważymy go po patroszeniu. Będziemy sobie zapisywać. 4,11 cały. Teraz go wypatroszymy. Zobaczymy, ile znowu waży. Ściągamy. I ile zostanie po wędzeniu. I teraz, moi drodzy, ciekawostka. Nigdy nie robi się tak, że odcinamy, bo ja już widziałem takie, nawet jakieś tam filmy, by odcinamy głowę z tą częścią, prawda? Moi drodzy, najlepszym dzwonkiem z całego karpia jest właśnie ten dzwonek. Ten pierwszy. Czyli zaraz za głową, tak? Tak. Zaraz za głową. No i teraz co? Przystępujemy do skrobania. Do skrobania. Ściągamy łuskę. Ściągamy tutaj ten nalot. O, używamy sobie tutaj do tego. Łuska jest duża, no bo jak widać to są karpie duże, które mają po 3,5 do 4 kg. Tej wielkości ryba jest najlepsza do wędzenia. Najlepsze walory smakowe. Karp
tej wielkości jest rybą tłustą, a wiadomo, że najsmaczniejsze ryby wędzone to są ryby tłuste, prawda? Karp jest sprawiony, wypatroszony, oskrobany i teraz go wkładamy powtórnie na wagę. Było 4,11, no. Jest 2,75. Zobaczcie. Czyli praktycznie 1,5 kg poszło. Tak. No, tak jest z rybą. Teraz Zdzisiu nam postara się pokazać karpia królewskiego i karpia dzikiego. Bo wielu naszych widzów, wielu nie wie w ogóle jak karp wygląda w naturze, bo kupują ludzie teraz filety, nie filety i nie wiedzą jak naprawdę ryba wygląda. Położymy go może tutaj na śniegu. Karp pełnołuski, zwany sazanem. Przepiękna ryba. Oczywiście ten karp jest trudniejszy w obróbce. No ale coś za coś, prawda? Także teraz ten idzie na stół. No a słuchaj, a jakość mięsa według ciebie? To jest to samo. Aha. To jest myślę, to samo. Jest słodsze. Bo ten karp występuje też na dziko, no ale też hodowany jest razem z karpiem lustrzeniem w stawach. Zapraszam do pracowni. Pracowni, którą znamy już, bo odwiedzaliśmy pracownię już. Moi drodzy, na potrzeby tego filmu zamroziłem dwa karpie, ponieważ one nie były do końca zamrożone tak na kość, natomiast, o widzicie, one są sztywne, ale są sztywne. Wkładamy je do zamrażarki do momentu, żeby nam zesztywniały. Dlaczego? Jest kolosalna różnica przy cięciu dzwonków, takiego ciutkę przymrożonego, a inaczej się tnie takiego przed chwilą sprawionego. I teraz wam pokażę, bo to jest też ciekawostka. To jest specjalna gilotyna do cięcia dzwonków. Tu jest specjalnie dłużej, bo ta ryba może być duża, z tej strony nam spadają dzwoneczki, prawda? I teraz tak. Dzwonki robimy mniej więcej takiej 2-centymetrowej grubości, bo gdyby były węższe, ona będzie za bardzo taka uwędzona, nie będzie tej soczystości, żeby karp był soczysty, musi ten dzwonek być odpowiedni właśnie. Moi drodzy, zobaczcie jak to idzie. O, i przesuwamy sobie tylko. O, mamy 2 centymetry i jedziemy. O, z takiego karpia mamy średnio 9 do 11 dzwonków. O, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Jeśli to są mleczaki, bo karpie mamy karasiowate, takie krótkie, krępe, tu mamy mniej dzwonków, ale bardziej takie soczyste, natomiast jeśli mamy wybór, kupujemy powiedzmy 3 czy 4 ryby do wędzenia, to starajmy się wybierać te wąskie, a długie, prawda? One są bardzo, bardziej wtedy podzielne. O, i teraz sobie wyrzucamy dzwoneczki już do, one pójdą do dalszej obróbki, czyli do mycia. Są trzy sposoby wędzenia. Wędzimy na zimno, gdzie czas okres wędzenia trwa nawet 2-3 tygodnie, prawda? Łososia się tak robi na zimno, robi się na zimno bądź na ciepło, gdzie wtedy jest bardziej taki no, inny smak po prostu, to jest taka ryba półsurowa, ale konsystencja tego mięsa jest całkiem inna. Natomiast na ciepło łosoś ma inny smak, jest bardziej taki plastyczny, dobrze się tam powiedzmy rozsmarowuje na chlebku czy na jakieś tam bułeczce, w zależności od tego jak to woli. My wędzimy, mówiłem, na zimno, na ciepło i na gorąco. My wędzimy na ciepło. Czas okres wędzenia tych ryb to jest około 4 godzin. Tyle trwa wędzenie. Dobrze. No i teraz, o, tutaj widzimy na stole, rozmarzają nam płaty łososia atlantyckiego, dlatego że nasz bałtycki jest jaśniejszy, prawda? Ten jest bardziej taki, no, kolor łososiowaty, tak? Mówi się łosoś, no on jest taki pomarańczowy, przepiękny kolor, chociaż ja uważam, że nasz bałtycki, bo mamy chwalić swoje i reklamować swoje produkty, te płaty surowe zostały kupione w makro,
będziemy je wędzić w inny sposób, prawda? Znaczy w tym samym dymie, tylko należąco. Mamy tutaj, doszedł do nas kolega Dawid Krawczyk, nasz kandydat na myśliwego i pomaga nam dzisiaj też przy wędzeniu tych ryb. Tamte były ciuteczkę zmrożone, to jest świeżo sprawiona ryba. Przed chwilą żeśmy pokazywali, jak się to robi. I teraz, jak się tnie dzwonki. O, możemy tutaj, tak, karma twardą skórę i tutaj możemy sobie pomóc, żeby ją dociąć. O, i to jest ten dzwonek, o którym ja mówiłem. Najlepszy. Najsmaczniejszy. No, ale to naprawdę, jak będziecie ale mieli okazję. To, co ty mówisz, wielu to wyrzuca. Ten fragment karpia jest wyrzucany. No, w tym roku karpie poszły, moi drodzy, ponad 100% do góry. W zeszłym roku można było kupić karpia za 8-9 zł. Natomiast dzisiaj cena już dochodzi do 30 w niektórych regionach Polski. Ja jeszcze przerwę, bo ja już widziałem w kilku programach kulinarnych, że kucharze mówią o policzkach, że to jest najlepsze mięso właśnie z ryby też. W ogóle smaży się całe głowy. Można smażyć, czy z dorsza, czy z karpia i faktycznie głowa jest fantastyczna. To co my na przykład, no wrócę teraz może do dziczyzny, gotowany, czy smażony, czy duszony łeb z dzika, czy z Daniela, czy z jelenia. Fantastyczna rzecz. No, tylko nie każdy, no, wygląda to różnie, prawda? No bo to jest głowa. Od głowy się skrzepi smaży. O, i przesuwamy, bo to jest świeżusieńkie, docinamy po prostu skórę, bo ta skóra jest twarda, prawda? I teraz ten będzie, tak jak mówiłem, powieszony wędzarni na osobnym drążku. I zważymy tą rybę już po uwędzeniu jako produkt finalny i będziemy wiedzieć po drodze, jakie straty są wagowe. Przypadek, ale to jest autentyczne. Mój znajomy masaż wziął mięso do, od jakiegoś tam znajomego wziął mięso do przerobu na jakieś szynki, to było też tuż przed świętami. Ktoś na sobie kupił jakieś schaby, szynki i w domu przed dostarczeniem tego mięsa specjaliście zważył, było 20 kg. Kiedy poszedł po odbiór już gotowych wędlin, zapłacił oczywiście za te wędliny, przyniósł do domu, oczywiście zważył i z wielkimi pretensjami do tego swojego kolegi: ty łobuzie, okradłeś mnie. Zawiózł 20 kg, a przywiózł powiedzmy 15. No moi drodzy, nie ma czegoś takiego, że nie ubywa nam wędzarni, prawda? Woda odparowuje, tłuszcz wykapie. No ta część po prostu, któraś część tej sztuki, czy część tego mięsa po prostu ginie. My akurat robimy według starych receptur, nie nastrzykujemy niczego, ani kur, ani szynek. Ta szynka musi być mniejsza. No nie jest to tak jak, no moi drodzy, mamy boczek w sklepie taki. Która dzisiejsza świnia ma taki boczek? Nie ma takiej możliwości, to wszystko jest oszukane. A my doceniamy walory mięsa, które mamy z lasu, z pola, z polskich stawów. Z tym, że tak, chciałem jeszcze wspomnieć o tym zabijaniu, bo nie wszyscy do tego podchodzą w taki sposób racjonalny. Niektórzy są mniej, bardziej wrażliwi. Moi drodzy, to co tutaj jest, no jest jakaś tam krew, farba, od tego się nie ucieknie. No tam gdzie się zabija, ubija, strzela, bez względu na to jak to nazwiemy, no jest to nieunikniona rzecz. Nie ma tej farby, tej krwi w momencie kiedy kupujemy kotlety schabowe w sklepie. No, dzieci tego nie widzą, ci mniej wrażliwi. Moi drodzy, bo też jest grupa ludzi, którzy nie chcą tego oglądać. Ale prawda jest taka, życie jest takie, to co jemy kiedyś żyło, prawda? I czy to będzie marchewka, czy to będzie cebula, główka czosnku, grzyb, czy karp, czy dzik, jeleń, wszystko kiedyś żyło. No, samo jest życie i jest śmierć. Oprawiliśmy 50 kg ryb. Tyle zostało z 50 kg. Mamy tutaj. O. I teraz to co mówiłem, były zamoczone w wodzie, zgrubnie wymyte. Teraz każdy dzwonek zalewamy, daj Karol wodę, zalewamy wodą.
każdy dzwonek jest myty. I czyścimy każdy dzwonek z osobna, prawda? Ale słuchaj, one były w jakiejś osolonej wodzie? Nie, to do tego momentu zwykła woda. Chodzi tylko o to, żeby ładnie rybę... O, i ściągamy jeszcze nalot, bo w wodzie ten szlam cały czas nam się tam uwydatnia. Słuchaj, przypominamy, że to jest przygotowanie do wędzenia, nie do pieczenia. Tak. Jeszcze jakaś tam gdzieś łuska się znajdzie. No. Teraz mamy karpia już umytego w dzwoneczkach ładnie. I będziemy go solić. I tutaj potrzebuję nóż. Karol, ty wrzucasz, ja solę. Moi drodzy, są dwie szkoły. Solanka albo sól. Ja od 35 lat używam tylko soli. Cała sztuka polega na tym, że te dzwonki w tej soli mogą być równe 20 minut. Ani minuty dłużej, ani minuty... No, minuta jest, powiedzmy, tolerancji, dlatego, że nie wszystkie naraz się posoli. Tej soli dużo się zużywa. Paladzie? Tak. I szybko. Sekunda. Bo one muszą być wszystkie pięknie obsypane solą. Taka panierka z soli. Taka panierka z soli. Te 20 minut to masz wypraktykowane? Tak. O. I one są wypanierowane. I układamy sobie solone na boczku. I dawaj, rzucaj tutaj. Po trzy. Stosują tak, co niektórzy. Liście z winogronu, latem oczywiście. Z porzeczki, z wiśni. Znaczy do przekładania, czy do czego? Znaczy do tych solanych. Jako przyprawa. Natomiast zawsze zadaję pytanie, czy ktoś kiedykolwiek wyczuł w wędzonej rybie te wszystkie dodatki, które są tam, które mają niby tą solankę wzbogacić. Nie ma czegoś takiego. Najprostszym i najlepszym sposobem, jeśli chodzi o rybę, jest tylko sól. No ale słuchaj, potem to jest płukane jeszcze raz, czy nie? Jeszcze jest płukane. Aha. Czyli teraz to idą strągi, jeszcze. Strągi. O, cały. No, dawaj, rzucę. Czyli soli, kolego, nie żałujecie? Nie. Cała ryba musi być zasolona. Od strony skóry też, chociaż sól przenika, no wiadomo, że przez skórę daj ten płat. O, i tu mamy to, co żeśmy zamierzali. Ten płat nie przejdzie za bardzo? Mamy rybę przygotowaną. Teraz robimy sobie 20 minut, tak jak mówiłem. Tutaj mamy oddzielnie tego karpia, którego... Proporcje będziemy badać. Tak, badamy proporcje, ile mamy ubytku, jakie podnosimy straty przy... Zrobimy to w porządku. I idziemy teraz na szybką kawę. Jeśli to teraz to pukanie, tak? Po salance, po soli. Tak. Moi drodzy, minęło równe 20 minut. Przystępujemy do płukania ryby. Niżej, żeby nie pryskało solą. Może te duże, trochę dłużej? Nie. No, te mogą być. Zobaczcie, same się umyją. Opuść tego. Czyli teraz to płukanie i potem już do wędzenia, tak? Tak, nadziewamy na haczyki. O, dwa razy będziemy, bo przerzucamy, nalejemy wodę. Czekaj, odłóżmy się teraz. Tak to robimy.
wypukniemy tu. Dajemy wodę do pełna. Dwa razy kuchnie. Ta ryba wchłonęła tyle soli, ile potrzeba. I zobaczcie, mamy... A jaka jest czyściutka od soli, nie? Tak, tak. No sól oczywiście. To jak węgorza dużo soli, żeby sam się wytarł, nie? O. Dobra, i teraz zobaczcie. Zakręcamy wodę. I teraz tłuczemy i wyrzucamy do... Przekładamy do drugiej miski. Tak, żeby maksymalnie ta sól nam została w miejsce. Wypłukujemy ze środka ryby. O, bardzo ładnie Karol to robi. No i ma też jakieś praktyki w tym. Co roku to samo. Co roku to samo, to się u nas... Ale słuchaj, co roku są święte. Co roku są święte. O, opłukujemy tak, żeby nie było soli na dzwonkach. Będą powtórnie teraz jeszcze raz pukać. Tak, jeszcze będą raz. Jeszcze gdzieś tam spukujemy ten nadmiar. Ta ryba, to mięso już chłonęło tyle soli, ile jest potrzeba. Przystępujemy teraz, już mamy dzwonki przygotowane. Przystępujemy do nawijania na haki. Najpierw może zaczniemy od tego... Aha, ja bardzo przepraszam, moi drodzy. Kolega Tomek, nowy adept łowiectwa. Dwa tygodnie temu. Zdawał, czy tydzień temu? Tydzień, to, ale godziny temu zdawał egzaminy, pięknie zdał, już jest po badaniach, także w tej chwili już można powiedzieć, że... Czyli nasz... witamy w gronie myśliwych. Tak, witamy w gronie myśliwych. Witamy nasz wór. Nasz wór. I teraz tak. Moi drodzy, teraz tak, to jest ten karp, o którym mówiłem. Zobaczcie, my mamy takie przygotowane, najprostsza rzecz. Po 35 latach praktyki zrobiliśmy takie haczyki z wiertlewki, które są używane non-stop, zaoczone na końcu, idealnie pasują, zresztą zaraz zobaczycie, na czym rzecz polega. Przebijamy karpia z boku, tak żeby drut nam został pod kręgosłupem. O! Zobaczcie, tu jest pod kręgosłupem. Nigdy taki dzwonek nie spadnie nam do wędarni. O. I nabity karpik, nabity dzwonek. O. I nabijamy karpik tej wielkości. Układajcie tam. Po centymetrze przerwy nie mogą się stykać. Cała sztuka polega na tym, że te dzwonki muszą być obędzone z każdej strony. Teraz o karpie z tego woda. Tu mamy już taką dość dobrą temperaturę, bo wędarnia działa od rana. Doszliśmy do jeziora, fantastyczna rybka. I teraz używam do tego specjalnego haka, którego na co dzień używa się do wędzenia boczku. Jest szeroki, a tu chodzi o to, żeby dym dotarł, spenetrował wnętrze ryby, ponieważ to jest bardzo ważne. Jezior jest... Uważaj na palec. Rybą, tak. O, tu go musimy nadziać. O. Żeby dym z wędzarni przeszedł przez samą rybę. Tak, 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 tak. To jest cała sztuka na to. O! I zobaczcie teraz. Tu go wieszamy. Jeśli chodzi o pstrąga, to będziemy go pod głową przebijamy. I też, o, moi drodzy, zobaczcie. Ale otwórz brzuchem. Przebijamy go pod kręgosłupem. Pod kręgosłupem, tak żeby ryba nam się otwarła. O, tak jak teraz. No ale też miała się na czym trzymać, nie? Jest pod kręgosłupem i to, co mówiłem wcześniej, że nie odcinamy głowy do wędzenia, dlatego że głowa nam chroni przed tym, żeby ryba nam je sparła. W tej chwili mięso jest zbite, no bo to jest surowe. W momencie, kiedy wejdzie to do wędzarni, mięso zrobi się rzadkie i jak ktoś źle tą rybę zahaczy, w tym momencie ryba spada z haczyka, mamy ją na dnie i nie ma z tego żadnego pożytku. Czyli cały czas musimy kontrolować pewne rzeczy. Można dać jeszcze jakąś tam rozpórkę z jakiejś tam wykałaczki. Kwestia wielkości. Tak, kwestia wielkości. O, tu mamy już 90% karpia nadzianego na te haczyki, które mówiłem. W tej chwili ta ryba obsycha.
Moi drodzy, trzeba zapamiętać jedną rzecz. Nie wkładamy do wędzarni nic, co jeszcze nie obciekło, nie obeschło. Musi to obeschnąć. Cała sztuka polega. Nie wkłada się, to samo dotyczy wędli. Czy robimy szynki, czy robimy kiełbasę, nie może to być mokre. Do wędzarni wkładamy już takie obsuszone, gdzie ta woda z tego obcieknie i dopiero przystępujemy do procesu. To się ma uwędzić. Oczywiście, do procesu wędzenia, prawda? Mamy rybę przygotowaną. Minęło prawie godzina od momentu przygotowania tego. Zobaczcie, ryba jest odsączona jak gdyby, okapała i w tej chwili możemy przystępować do procesu wędzenia. Przygotowujemy się oczywiście i wsadzamy rybkę do wędzarki. A tu jeszcze filecik z łososia na takiej tacy. Filecik z łososia. Są różne sposoby. Można wędzić w siatkach, ale bardzo dobry sposób jest też na siatce w poziomie. Bardzo ładnie tu od spodu mamy skórę. Dym obrabia nam tego łososia z każdej strony. Także wędzimy jednakową ilość czasu. Wszystkie cztery gatunki ryb. No i teraz co? Wkładamy do wędzarki. Otwieramy komory, troszeczkę dymu. Tak żebyśmy zrobili, żeby troszeczkę na wędzarkę przygasła z racji tego, że musimy do niej objeżdżać, tylko że to jest wielkie. Panowie, podajemy. Tutaj ten pierwszy jest ten karp. W środeczku możemy sobie jeszcze poprawić, jeśli nam tam coś. O, porozsuwać, żeby ładnie się układał. Każdy dzwonek musi mieć przerwę. Były szczyty w oczy. Łosoś jest na poziomie. Czyli łosoś na dole, tak? Łosoś na dole, bardzo tu zarywa. Wymaga szczególnej obróbki. I tu mamy pstrągi. To co mówiłem, otwarta komora, żeby dym ładnie przekierował. O, nie dotykają się. To jest taki do zjedzenia. To komora już załadowana, tak? Komora załadowana. Zamykamy komorę. Przystępujemy do procesu wędzenia. Dokładamy do pieca. Specjalnie żeśmy tak zrobili, żeby tego dymu w tej chwili, w momencie kiedy wieszamy tą rybę, było mniej. Natomiast teraz możemy sobie pozwolić na to, żeby rozbuchać troszeczkę. Bardzo ważną rzeczą jest odległość paleniska od komory wędzarniczej. Jeśli wędzimy na zimno, to jest minimum 2,5 metra, 2 do 2,5 metra odległość od. Wtedy raz dziennie palimy w palenisku zimny dym, dlatego że zanim on doleci do komory, już jest zimny i to jest wędzenie na zimno. My wędzimy na ciepło. Na gorąco by było, gdyby prawie że płomień był pod komorą, ale tutaj jest z boku. Także tutaj dym, samo to ciepło penetruje na tą komorę z boku i co jest bardzo ważne, ta ryba nigdy się nie spali. Nie ma takiej możliwości, chodzi o konstrukcję właśnie wędzarni, żeby nie spalić tego, co staramy się uwędzić. Zobaczycie, moi drodzy, jak to będzie wyglądać po 3,5 do 4 godzin, no, w zależności od wieku ryby. No, wędzimy też takie karpie, które, bo ktoś mówi, że nie, karp 15 czy 20 kg jest niekonsumpcyjny. To oczywiście to jest nieprawda.
Każda ryba jest konsumpcyjna, tylko musi być odpowiednio przygotowana. Teraz czekamy, będziemy oczywiście w trakcie tego wędzenia sobie spoglądać, jak to tam wygląda, jak ta ryba nam zmienia barwę, kolor, konsystencja też staje się z twardego, surowego mięsa, staje się miękka, konsystencja jest takie, taka no, bardziej rzadka, ona będzie sztywna, ale w momencie naciska, ja omówię to w trakcie już wędzenia, bo to jest bardzo ważne, żeby wiedzieć, kiedy ryba jest gotowa, tak? Moi drodzy, mamy godzinę wędzenia, przyszliśmy sprawdzić, jak przebiega proces właśnie wędzenia rybek. Poczekaj. Otworzymy. Zobaczymy do środka komory, jak wygląda rybka. O, moi drodzy. Już nabiera kolorku, już jest ładnie sucha. To te niżej już są prawie takie żółtawe, ale jeszcze zobaczcie, ile biegu jest. Ale na tym polega. No tak to wygląda. No nie będę kłamał. Wędzenie trwa 4 godziny. To mamy czas na popróbowanie. Jakiś tam nalejek myśliwski, prawda? Zaczęliśmy od żuna winowej. O, niesamowita. No ale jeszcze chwileczkę, a rosołek przepyszny. No tak, wszyscy mieli okazję spróbować dzisiaj rosołu z giczy dzika, którego w międzyczasie ugotowałem. No ale wiecie, jak się rosół gotuje, no rosół to jest najprostsze, można powiedzieć, zdań, bo nastawiam rano, mamy po południu gotowe. Minimum 7 godzin musi sobie tam urgotać. Chciałbym tu nadmienić, że też próbowaliśmy nalewki Bogdana Jasiewicza, słynnej jego deleniówki. No skończymy chyba na Jacku Danielsie. No ale... Ale to już pod rybkę. To już podrybkę, ale to będziecie świadkami, jak sobie tam jakiegoś tam toasta wniesiemy na te tegoroczne święta i przyszły rok. Ktoś tam kiedyś zapytał na forum, co pijemy gotowania i pieczenia. Gotowania, pieczenia, w trakcie naszej pracy i tak dalej. Nie jest to lokowanie produktu, muszyniankę. Nie jest, tak. Mamy parę ulubionych soków, z których najlepszy jest Jack Daniels. Ale, moi drodzy, jesteśmy myśliwymi. Musimy preferować myśliwskie nalewki. I do tego namawiam, mam nadzieję, Tasiu, kolego redaktorze, że będziemy jeszcze mieli okazję nakręcić jakiś odcinek na temat nalewek. Ja nie jestem fachowcem w nalewkach, natomiast jestem smakoszem. Jesteśmy w trakcie wędzenia ryb. Sprawdzamy, jak ryba zachowuje się w komorze wędzarniczej. Tutaj mamy oczywiście drewienko, które nam się cały czas spala, wytwarza dym. Otwieramy komorę i sprawdzamy, jak to wygląda od podszewki. Zobaczcie, moi drodzy. Karp nabiera barwy. No dym w oczy. Musimy sobie tak od spodu, gdzie jest więcej powietrza. Jesiod już nabiera takie barwy. Ale jeszcze wymaga trochę czasu, prawda? Jeszcze czasu. Z tym, że to już kwestia jeszcze godziny, może półtorej, bo jesteśmy w trakcie. To jest końcówka wędzenia. Zwróćcie uwagę na to, na to piękno, które tutaj wisi, bo piękno oczywiście wiąże się ze smakiem. A smak tutaj tej ryby to jest najważniejszy. Karp. Karp to jest ikona polskiej kuchni, jeśli chodzi o kuchnię taką tradycyjną, kuchnię wigilijną. Bo ten karp jest nieodzownym daniem na stole wigilijnym. I w naszej tradycji tutaj oczywiście smażony, tak? Ale wędzony też. Robimy teraz taki eksperyment, żebyście wiedzieli, ile tracimy na... tracimy, no każdy traci, robiąc z czegoś coś. My z tego karpia żywego robimy karpia wędzonego i teraz mamy po drodze. Cały karp ważył 4,10 kg deko, po wypatroszeniu ważył 2,70 kg i teraz z wędzarni wyjmujemy już wędzonego, czyli produkt gotowy. O to nam chodziło, prawda? Jak nie tak. Idziemy do wędzarni, prawda? Otwieramy.
będziemy go układać w jakiejś tam kolejności. I o mały, to się cały czas wędzi. Mamy karpia wędzonego. Pięknie nam się uwędził. Jak się zapyta, dlaczego masz takie czerwone oczy, szefie, wczoraj wędziłem. No oczywiście to nie jest tak do końca prawda, czasu, prawda ekranu. Ale nalewki były dobre, naleweczki. Ale haczyki są takie same. Nalewki, ale haczyki się nie zmieniają. Odkładamy haczyki. Co nam się, popatrzcie, jak się to pięknie wygląda. No zobaczcie. To, jest, to nie wygląda, to smakuje jeszcze lepiej. Jak mówią w poznańskim, jak to pięknie wonia. Robiliśmy taki eksperyment, jak ubywa nam karpia w trakcie procesu wędzenia. Cały ważył 40 kg. Po wypatroszeniu, wyczyszczeniu ważył 2,70. Po uwędzeniu waży 2,10 kg. Czyli w trakcie tej obróbki ubyło nam 50%. To i tak jest niedużo, bo z reguły zostaje około 40-30%. Ryba uwędzona, dobrze uwędzona. Kara, moi drodzy, to jest dzwonek karpia. Kolor, smak. No smak to idzie za kolorem, prawda? Ale karp wędzony smakuje na ciepło, zaraz po wyjęciu z wędzarni, i smakuje na zimno. To są dwa różne, jak gdyby, odmienne gusta. Natomiast karp w każdym wydaniu jest dobrą rybą, tylko trzeba go prawidłowo przyrządzić. Moi drodzy, pokazaliśmy wam dzisiaj to, co my robimy na święta. Co my robimy na... Można powiedzieć na co dzień, bo kiedy chcemy, to sobie wędzimy. Robimy spotkanie towarzyskie, spotkanie myśliwskie, więcej myśliwym gronie. Mamy ochotę sigu uwędzić. No to robimy sobie tam 20-30 kg, tak na szybko karpę uwędzimy. Oczywiście są pewne dodatki, natomiast karp wędzony na naszym stole jest codziennością, możemy powiedzieć. I teraz ja już też tutaj stanąłem z kolegami. Muszę spróbować tego zachwalanego karpia. Prawdę powiedziawszy, nigdzie nie jadłem wędzonego karpia. Nie żart. Autentycznie. Nie żart. No nie żartuję. Na ciepło. Na ciepło. W ogóle nie jadłem wędzonego karpia, bo... Kolego redaktorze, ta dziuba jest tak. Naprawdę. To jest miód z kaszanką. Rewelacja. A w Australii karp uważany jest za chwat, prawda? Jak wypuścisz do wody, jest karany. Natomiast karp w polskiej tradycji jest królem na stole, jeśli chodzi o dania. I uważam, że... A kolega, Tadziu? Jemy tradycyjnie parcami. Oczywiście. Czy parcyma? Parcyma. Zależy w jakim rejonie jesteśmy polscy. Ale coś pysznego, naprawdę. Ale słuchajcie, sól jest idealnie dobrana, tak ty mówiłeś. Tu nie ma, nie jest ani zasłony, ani nie brakuje mu soli. 20 minut. Przepis sprawdzony, moi drodzy, nie będę kłamał, karpie wędzę 35 lat, ten sam przepis, smak karpia jest powtarzalny, bo to jest bardzo ważne, od 35 lat, czyli przepis jest sprawdzony. No nie może być inaczej, można stosować inne, efekt będzie też prawdopodobnie różny, ale chodzi o to, że moi drodzy, preferujemy to, co jest polskie na polskich stołach. I to jest bardzo ważne. Karp jest w polskiej tradycji, jest zakorzeniony na wigilijnym stole. No i tego musimy się trzymać. Trochę ości ma, no ale coś za coś. Nie, coś ma, za coś. Nie ma ryby bez ości. No. Coś za coś. Pyka. Słuchaj, do tego jeszcze, ja nie mówię, że teraz, a do tego tak świeża, cieplutka bułeczka. No nie mam czasu, zaraz lubię. Bierze wszystko dosłownie. Korzepa. Musimy teraz popróbować innych gatunków ryb. Jak, bo ryba minęło prawie 4, no
3,5 godziny, dochodzimy do czwartej i mamy teraz prawo popróbować sobie, jak ta inna ryba nam tutaj w tej wędzarni, prawda, doszła. No właśnie otwórz te drzwi całkowicie, dobra? Te lewe, te. Weźmiemy sobie tego bardzo otwartego strąga, prawda? Ciecio. Dla czasu protokolu. Uwaga, gorące. I jeszcze weźmiemy sobie tego łososia. Tylko jest bardzo gorący. Uwaga, nie dotykać. Jedziemy. Chyba braknie. Zresztą mówimy w przyszłym roku. A Wigilia dopiero za dwa dni. Przesamy. Próbujemy łososia teraz. Tak, ten łosoś jest okej. Nie chodzi. No i co? Nie ma tego łososia makro. Coś przepięknego. No zobacz, karpia. No muszę rękawiczki ściągnąć, bo nie będę w rękawiczkach. No coś pysznego. Mariusz. Ja sam muszę spróbować. Mnie jest bardzo ciężko uleczyć. Zachwycające. Słuchajcie, jemy w czapkach niestety, ale i jest zimno. Mamy temperaturę w środku w granicach plus 1. No dlatego jeżeli jemy w czapkach. Od granica 0 do plus 1. Najprostsze gotowanie, najprostsze wędzenie, najprostsze przygotowanie posiłków. Nie wymaga 150 przypraw, tylko to są przyprawy podstawowe. A ryba wymaga tylko i wyłącznie soli. Właśnie chciałem powiedzieć, że ryba chyba to jest właśnie jeden z takich produktów, który wymaga tylko właśnie podstawy. Tylko tak, ryba, bardzo dobrze, tylko sól. Moi drodzy, próbujemy się wszystkich ryb. Łososia, strąga. Nie mamy tylko jeziora, dlatego że ryba gruboskórna i ona musi ciutkę dłużej posiedzieć w wędzarni. Natomiast zobaczcie, jak ryba fantastycznie jest wędzona, po 3,5 godziny, bo ja mówię, tak jak mówiłem, 3 do 4 godzin. Ryba, choć dzisiaj bardzo droga, grosza, można powiedzieć, jak wieprzowina, natomiast jest to delicjum na naszym stole. I ryba powinna być daniem nieodzownym na naszym stole. Ale powiedzcie, czy ta ryba, żeby była dobra, czy ona musi pływać? Bo jest takie przysłowie, że ryba musi pływać. Nie będę ukrywał. Też żeśmy skosztowali do trzech nalewek przepisów naszych zacnych kolegów. Wędzimy 4 godziny. Moi drodzy, nie da się wytrzymać 4 godziny w mrozie, na mrozie. Na mrozie, a było minus 9. Także proszę o jakieś tam zrozumienie, wybaczenie. A słuchaj, ale dziś ja tak powiem za kamery, a błysk w twoich oczach to jest z dymu. A to jest dym, ale liczy się efekt. Liczy się efekt końcowy. Wszystkie szczegóły, wszystkie tajniki nasi koledzy zdradzili, starali się zdradzić. Wiadomo, że każdy zachowuje sobie pewne szczegóły dla siebie, ale myślę, że tak jak takie było założenie, że dowiedzieliście się, jak zrobić dobrą rybę i przede wszystkim od praktyków. Jak tu koledzy mówią, od wielu, wielu lat robią te ryby, te mięsa, te kiełbasy, co pokazywaliśmy, te konserwy. A dla mnie bezcenne jest to, że mam takich przyjaciół. Tu muszę zdradzić pewną tajemnicę, pewne kulisy. Telefon od dzisiaj dostałem wczoraj. Dosłownie wczoraj. No i wieczorem. Wieczorem. Słuchaj, ale już robimy coś takiego, chociaż wcześniej się umawiali. Tak, umawialiśmy się, przygotowania. Wiadomo, że to wszystko wymaga przygotowań. Przyjeżdża, ja tylko zapytałem, na którą godzinę mam się stawić, na 12. I od 12 tutaj działamy. Także dla mnie, wielokrotnie to podkreślam, to jest najcenniejsze. I tylko dzięki takim ludziom, jak tutaj nasi przyjaciele, mogę takie programy robić, możemy takie programy robić. Chciałem wam serdecznie podziękować, życzyć wam, bo zaraz do myśliwych się też zwrócę, do naszych widzów, ale wam życzyć wszystkiego dobrego, przede wszystkim zdrowia to dla może was. Ja poleję, żeby wziąć dla... was, prawda? Ale czekaj, niech ja skończę jeszcze. Dla was przede wszystkim, tak mówię, zdrówka, żeby wam Bóg darzył i żebyśmy się mogli jak najczęściej spotykać, bo no warto to robić. Jeśli sam wiesz, są ludzie do ciebie dzwonią, koledzy myśliwi, pytają o porady. Tak, mam niesamowitą, kolego Tadziu, mam niesamowitą satysfakcję z tego, że
koledzy dzwonią, pytają, a ja mam satysfakcję z tego, że dzwonią w ogóle. O porady. O porady. No. Powiem tak, to co kolega Tasiu powiedział, ukazaliśmy jakieś tam nowe tajemnicy. Całą tajemnicę żeśmy pokazali dzisiaj, jak to się robi od podszewki do końca, do produktu finalnego, gdzie mieliśmy okazję spróbować trzech gatunków ryb. Jeszcze tamten... Tak powiedzieliśmy, jesiod. Jesiod jeszcze dochodzi, dlatego że to jest ryba gruboskórna, co niektórzy mówią, że ja jestem gruboskórny, ale to już odbiegam od tematu. Poleję może, żeby wnieść toast, prawda? Daleko myślicką od kolegi Krzysia. Ja nie mogę, bo prowadzę. No trudno. Bo koledzy są na miejscu, także nie jadą samochodem. Dawniej kierowcy pili po pół. Ale... No tak później buźku. Moi drodzy, jeśli ktoś tam na tym filmie będzie miał czerwone oczy, to nie od alkoholu, tylko od dymu. I od tych kieliszków. Od tych kieliszków, bo tak. Bo to są takie terenowe kieliszki. Tak, zgadza się. No, także, moi drodzy, na te święta, na ten nowy rok. Dasbór. Zadowolenia z łowiectwa, zadowolenia z seksu, zadowolenia... No wszystkie. Z życia. I żyjmy, po prostu żyjmy. Dla ciebie i dla naszych przyjaciół. Tak, dla wszystkich. Dasbór.